Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy Brazylią a Argentyną z saszetkami z kolekcji Panini FIFA World Cup Qatar 2022. Pisaliście w komentarzach, jakie pojedynki chcielibyście, żebym rozegrał. Było kilka właśnie komentarzy odnośnie tego pojedynku Brazylia kontra Argentyna, także dzisiaj taki meczyk, 10 saszetek. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No i zaczynamy. No i chyba od razu będzie rarka. Popatrzcie. Tak jest. I to z Brazylii. Neymar Top Master. Od razu z grubej rury zaczynamy. 1-0 dla Brazylii. Następnie z Serbii mamy Kostića, fans favorite. Następnie Hiszpania, Ferran Torres, goal machine. I karty bazowe. Francja, Pavard. Tu mamy Arabia Saudyjska, Ganam. Chorwacja, Brkalo. Anglia, Rice. I jeszcze raz Arabia Saudyjska, Al Burakain. W drugiej saszetce mamy Hutchinsona, fans favorite, Kanada. Dalej Fansik Zomer ze Szwajcarii. I trzecią kartą specjalną jest Depay Holandia, goal machine. A z bazówek Kouyaté z Senegalu, z Niemiec Ter Stegen, Costa Rica Calvo, Ghana Fatavu i Serbia Vlahović. Stany Zjednoczone, Game Changer, Weston McKennie. Portugalia, Pepe, fans favorite. I jest Argentyna we własnej osobie Messi, czyli dwie gwiazdy obu ekip. W tym momencie mamy remis 1-1. Z kart bazowych Korea, Jung. Serbia, Mitrovic. Holandia, Dumfries. I jest Argentyna po raz drugi, Nicolas González. I mamy 2-1 dla Argentyny. I z Danii Højbjerg. Top keeper Unai Simon z Hiszpanii. Dalej znowu Hiszpania. Jordi Alba, fans favorite. Titan z Holandii, De Ligt. I karty bazowe. Francja, Mbappe. Australia, Rogic. Tunezja, Talbi, Szkocja, McGregor i Korea, Hwang. Piąta saszetka, moi drodzy, więc jesteśmy w tym momencie w połowie. I czy wynik jeszcze się do przerwy zmieni? Logo Anglii, logo Korei, Magicien Zane z Niemiec i bazówki Tunezja, Chili, Iran, Ezatolahi, Maroko, Massina, Kamerun, Hongla i Tierney ze Szkocji. Czyli do przerwy prowadzi Argentyna 2-1. Rozpoczynamy drugą połowę. I mamy logo Chorwacji. Z Meksyku Ochoa, fans favorite. Magicien Ekambi z Kamerunu. Bazówki Onana, Kamerun. Holandia, Depay. Urugwaj, Betancur. Chorwacja, Guardiol. I Zjednoczone Emiraty Arabskie, Canedo. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na razie wpadają po 3 karty w każdej saszetce. Jeszcze mi się nie zdarzyło dzisiaj, żeby 4 wpadły. Mamy Modricza, legendę Chorwacji. Z Anglii mamy Sterlinga, fans favorite. Titan Hincapie z Ekwadoru. I bazówki Australia, Duke. Ukraina, Malinowski. Tunezja, Slimane. Son z Korei i Tadic, Serbia. Logo Urugwaju.
z Kataru Hassan, Magicien Coman z Francji, a z kart bazowych Ukraina Zabarwni, z Tunezji Lajduni, Niemcy Gindogan, Serbia Lazowicz i Meksyk Korona. Zostały dwie saszetki. Nadal prowadzi Argentyna 2-1. I mamy Ruki Pepi ze Stanów Zjednoczonych, Kamerun Fey, fans favorite, Goal Machine z Urugwaju Luis Suarez i bazówki Iran Moharami, Korea Kim, Serbia Gudeil, Holandia Devri i z Iranu Kalizadeh. I ostatnia saszetka. Czy będzie tutaj zmiana? Jest rarka, moi drodzy, bo widzę kolor fioletowy i świecący. Mamy Topmastera Pulisicza ze Stanów Zjednoczonych, więc ładnie. Dwie rarki w 10 saszetkach wpadły nam. Do tego fans favorite Pogba z Francji, z Australii Contender Team. No i teraz cztery karty specjalne w pierwszej saszetce i jedynej z tych 10. Azmun, Goal Machine, Iran. No i bazówki. Chorwacja, Livakovic, Katar, Pedro Miguel, Belgia, Tielemans i Kostaryka, Navas. A więc zwycięża Argentyna w tym pojedynku w dwóch wielkich ekip z Ameryki Południowej. Jeżeli chodzi o najlepsze karty z dzisiejszego odcinka, to dwa topmastery, Pulisic i Neymar. Także moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!